Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Wróciłem do nagrywania Słowa na Dobry Dzień. W związku z tym, że w zeszłym tygodniu miałem problemy z dostępem do internetu i zajmowało to bardzo dużo czasu, pisałem, a dzisiaj już mogę nagrywać i umieszczać moje nagrania na YouTubie i na Facebooku, więc wracam w tej formie Słowa na Dobry Dzień. Dzisiejszego poranka, w ten poniedziałkowy poranek, chciałbym podzielić się z Wami pewnymi przemyśleniami, którymi też dzieliłem się wczoraj podczas mojego kazania. Na samym początku mojego kazania powiedziałem, zacytowałem słowa, które powiedział Pan Jezus, że żaden sługa nie może dwóm Panom służyć, z Ewangelii Łukasza, 16 rozdziału, 13 wersetu. I myślę, że to są słowa, na których powinniśmy się bardzo mocno skupić. Ale zanim rozważymy te słowa, zanim przejdę do dalszej mojej myśli odnośnie tych słów, to chciałbym podzielić się z Wami pewną historią, którą przeczytałem w jednej z książek, dotycząca konduktora. Konduktor, który od każdego pasażera żądał okazania biletu, usłyszał od jednego z nich: podczas tej podróży jest Pan najbardziej nielubianym człowiekiem. I wtedy odparł konduktor: zależy mi tylko na sympatii jednej osoby. Jest nią kierownik pociągu. Zobaczcie, że ten konduktor mógł starać się przypodobać pasażerom, mógł zlekceważyć swoje obowiązki, stracić pracę, jednak jego zadanie nie polegało na tym, aby przypodobać się ludziom, ale aby wykonywać swoje obowiązki, a więc sprawdzać bilety, sprawdzać, czy wszystko w tym pociągu gra, czy wszyscy jadą zgodnie z przepisami, czy wszyscy mają miejscówki. Dbał też o bezpieczeństwo podróżnych. I podobnie jest w Kościele. Wiecie, najbardziej nielubianym człowiekiem w Kościele jest pastor, kaznodzieja, który mówi tak, jak mówi Boże Słowo, który mówi tak, jak Bóg od niego oczekuje. Wiecie, wielu ludzi oczekiwało i oczekuje tego, żeby pastor mówił takie kazania, które będą ich ucho łechtały. Żeby pastor czy kaznodzieja mówił takie słowa, aby oni czuli się bardzo dobrze i miło. Ale wielu ludzi chciałoby, żeby też pastor czy kaznodzieja, przede wszystkim pastor, nie wtrącał się w ich życie, bo przecież każdy jest wolnym człowiekiem i może żyć sobie tak, jak chce. Ale wówczas taki pastor czy kaznodzieja nie mógłby być sługą Pana Jezusa Chrystusa, bo stałby się sługą ludzi. A Pan Jezus powiedział: żaden sługa nie może dwóm Panom służyć. Jeżeli pastor, kaznodzieja zabiega o to, by podobać się światu i ludziom, to będzie miał wielu przyjaciół. Będzie miał wielu ludzi, którzy będą go poklepywać po plecach i mówić: fajnie mówisz, jesteś fajnym gościem, podoba mi się to. Ale straci tego jednego najważniejszego przyjaciela, którym jest Bóg. A Bóg od niego oczekuje, aby wykonywał swoje zadanie, do którego został powierzony. Wczoraj mówiłem w kazaniu o talentach. I w tej przypowieści o talentach widzimy, jak Pan, wyjeżdżając w podróż, rozdaje talenty swoim sługom. I każdy z nich zobowiązany był do tego, aby pomnażać te talenty, tak jak ich Pan, aby inwestować te talenty, aby ryzykować i inwestować te talenty. Ale tylko dwóch było posłusznych temu, tylko dwóch naśladowało swojego Pana. Ten trzeci zakopał swój talent i schował go dla siebie ze strachu. I nie usłyszał: wspaniały, dobry i wierny sługo, ale usłyszał: zły i leniwy sługo. Wiecie, tą historię można również porównać do nas. Tak naprawdę ta historia dotyczy każdego z nas. Każdy z nas jest sługą, któremu zostały powierzone talenty. I każdy z nas jest zobowiązany do tego, żeby pomnażać te talenty, którymi obdarzył go Bóg. Każdy z nas powinien mieć świadomość, że jest sługą Jezusa Chrystusa. I każdemu z nas powinno zależeć tylko i wyłącznie na tym, aby podobać się swojemu Panu Jezusowi Chrystusowi, a nie podobać się ludziom, aby nie robić tego, czego oczekują od nas ludzie, ale aby żyć tak, aby ludzie patrzyli na nas i widzieli w nas Chrystusa. Dlatego też pamiętajmy o tych słowach: żaden sługa nie może służyć dwóm Panom. Albo służymy Chrystusowi, albo służymy diabłu. Albo służymy Bogu, albo służymy ludziom. Jeżeli służymy Bogu, to usłyszymy słowa, które usłyszeli słudzy w przypowieści: wspaniale, dobry i wierny sługo. Ale kiedy służymy ludziom, usłyszymy słowa, które
usłyszał ten trzeci sługa. Zły i leniwy sługo. Kochani, z tym dzisiaj Was zostawiam. Radości w Panu. Pozdrawiam. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, zobaczymy się jutro.